Jak przechowywać przetwory? 3/4 Polaków robi to w niewłaściwy sposób, popełniając karygodny błąd. Koniecznie przeczytaj i dowiedz się, czego nie wolno robić. Przetwory, nie tylko domowe, ale również te zakupione w supermarkecie, przepełniają spiżarnie i kuchenne szafki. Zdarza się, że zakupimy ich o wiele więcej, niż byliśmy w stanie wykorzystać. Wówczas musimy gdzieś je zmieścić, by mogły czekać na swoją kolej. O ile znalezienie odpowiedniego miejsca wcale nie musi być tak trudne, to wymyślenie odpowiedniego sposobu na przechowywanie może okazać się dość kłopotliwe. Nic zatem dziwnego, że wiele osób popełnia jeden błąd. Jak właściwie przechowywać przetwory? Jednej rzeczy nigdy nie możesz robić: warzywa i owoce w puszkach, gotowe półprodukty, dżemy, konfitury, soki i wiele innych przetworów, zanim trafią na sklepowe półki, są poddawane pasteryzacji, która przedłuża ich termin przydatności do spożycia bez konieczności dodawania konserwantów. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy z wymienionych produktów nie tylko nie powinien być otwierany bez zamiaru szybkiego ich zużycia. Wiele osób, po zakupie, przekłada przetwory do własnych opakowań, przelewa soki do własnych butelek i jest to ogromny, niestety często powielany błąd. Wszystkie przetwory powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, najlepiej zamknięte. Ochrona, jaką daje przetworom firmowe opakowanie, jest niezwykle istotna. Dla przykładu, w sokach owocowych wystawionych na działanie słońca zachodzi naturalny proces częściowej utraty wartości odżywczych. Właściwie przechowywane sprawia, że soki zachowują wszystkie korzystne dla zdrowia składniki. Dzisiaj grzeje, 1,19 latek umarł przez popularny produkt. Sprzedają go w niemal każdym sklepie w Polsce. 2. Dziadek przyszedł do szpitala poznać wnuczkę. Gdy ją zobaczył, odkrył kłamstwo córki. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku świeżych warzyw i owoców, które są najczęściej pakowane w folię. Powinniśmy zdjąć ją od razu po powrocie do domu i bez niej przechowywać produkt. Dzięki temu zakupione produkty dłużej zachowają świeżość. Ponadto, w zależności od danego owocu lub warzywa, przetrzymujemy je w lodówce lub w temperaturze pokojowej. Najlepsze newsy dnia, źródło, wprost. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.